Jesienna zupa krem z dyni, książęce naleśniki biszkoptowe, dania własne. 25 października w Elizówce odbyły się warsztaty kulinarne Zasmakuj w tradycji. To projekt trzech lokalnych grup działania – Lubelskiej, Kraśnickiej i Biłgorajskiej. Ciągle wracamy do minionych lat, do tej właśnie tradycji, do tamtych smaków, które okazują się fantastyczne i bardzo cieszą nasze podniebienia. Dzięki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania mamy możliwość tu się spotykania. Takich spotkań w długie jesienne wieczory z pewnością w tej świetlicy w miejscowości Elizówka będzie bardzo wiele. Takie spotkania integrują mieszkańców, takie spotkania są potrzebne u nas w gminie. Widzimy tutaj przede wszystkim duże zaangażowanie osób w to, co robią. No, są to przede wszystkim kobiety, no, ale i mężczyźni też dają sobie tutaj nieźle radę. Celem szkoleń jest promocja tradycyjnej kuchni Lubelszczyzny oraz integracja lokalnych społeczności. Koordynatorem projektu jest Jolanta Rymasz z lokalnej grupy działania Kraina wokół Lublina. Uczestnicy gotowali pod okiem profesjonalistów Piotra Kwiatosza i Kamila Kotarskiego. W roli kucharzy sprawdzili się też radni gminy i sołtysowie z gminy Niemce. Smniemy z flaków, rosołu, prawda, pierogów. Myślę, że jeszcze cebularz tutaj przoduje na Lubelszczyźnie. Także tutaj mieszkańcy, myślę, że wychodzą naprzód tym wyzwaniom. To jest miło wracać do takich tradycji, jak nasze babcie gotowały i mamy i całe pokolenia, żeby to było przekazywane. Warsztaty odbywały się w świeżo wyremontowanej i rozbudowanej świetlicy, uroczyście otwartej na początku września. W planach są inne działania. Chcemy dostosować do oczekiwań mieszkańców różne zajęcia. Planujemy zajęcia taneczne, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Ale oczywiście to wszystko musi być w porozumieniu z mieszkańcami, jakie mają oczekiwania. Bo być może jakieś propozycje inne padną, jesteśmy otwarci. Na szkoleniu były wystąpienia, prelekcje i prezentacje. Uczestnicy przynieśli również swoje dania do degustacji. Szkolenie to okazja do wymiany doświadczeń i zastosowania podobnych rozwiązań w innych miejscowościach. Na pewno mieszkańcy byliby zadowoleni i myślę, że jakby była taka możliwość, to na pewno skorzystalibyśmy z takiego spotkania. Zasmakuj w tradycji jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. To środki zarządzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pieniądze unijne pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.